Ja sobie tak nawet nie wyobrażam, nie, to, trochę pana pytanie jest przewrotne. No, czy można sobie wyobrazić to, że ktoś się potknie, złamie nogę i tak dalej? No trudno sobie to oczywiście wyobrazić, ale, ale to też trzeba mieć świadomość tego, że takie instytucje jak armia, czy w ogóle cokolwiek, no nie robi się, tak jak pani powiedziała, nie można zadekretować, nie można dzisiaj przegłosować sprawy, jutro powiedzieć, że mamy nowoczesną armię liczącą 700 czy 800 tysięcy. Jest to nieracjonalne. Przecież ci ludzie muszą się nauczyć obsługiwać sprzęty, a ja mówię, że ten sprzęt trzeba mieć czas, żeby produkować i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał zwrócić tutaj taki, na ten aspekt ekonomiczny, tutaj państwo dotykali go, ale, ale jak gdyby nie został dokończony. Były przymiarki robione, ile by kosztowało, gdyby skrócić służbę wojskową, co się, o czym pan poseł wspominał, skrócić ją z 18 do 12 miesięcy. Okazało się, że budżet wojska musiałby być zwiększony mniej więcej o 1/3, czyli przeliczając to na złotówki, około 15 bilionów. No to teraz idźmy dalej, dalej. Oczywiście to jest bardzo uproszczone, laickie w tej chwili przeliczanie. To wyjdzie nam na to, że gdybyśmy zrezygnowali zupełnie z wojska, to trzeba obecny budżet podwoić. Czyli musiałby on wynieść około, powiedzmy sobie, tych 90 do 100 bilionów. A jeszcze do tego, to jest daleko nie wszystko, bo jeszcze trzeba, o ile nie trzeba nowoczesnego sprzętu dla, super nowoczesnego sprzętu dla żołnierza bywającego przeszkolenie, to dla faceta, który jest profesjonalistą, no byle pukawki bunać nie można. Ten sprzęt kosztuje ogromne pieniądze, więc niech to się nikomu nie wydaje, że to jest tania zabawa, taka profesjonalna armia. I rzeczywiście to, co powiedział pan poseł Komorowski, no w tej chwili w Europie stać na to naprawdę na bardzo bogate kraje, plus do tego Stany Zjednoczone. Ja nie wiem, panie pośle, Kanada i nie wiem, czy jeszcze Watykańska Gwardia Szwajcarska chyba jest w pełni profesjonalna. Tak, ale uzbrojona inaczej. Ale zupełnie inaczej. Ja myślę, panie redaktorze, to trzeba powiedzieć w ten sposób, że koszta, które pan mówi, one są trudno policzalne, bo dzisiaj ogromne oszczędności mogą powstać. No my mamy przecież świeżej bardzo pamięci. Skrócenie służby wojskowej z 2 lat do 1,5 roku i to nie pociągnęło za sobą jakby zwiększenia kosztów szkolenia, wyposażenia. I trzeba powiedzieć, i uczciwie trzeba powiedzieć, że chyba jest wyraźna taka tendencja na całym świecie do zwiększania stopnia uzawodowienia. Ale ja myślę, że trzeba mówić jednocześnie, że jest to normalna tendencja, która oczywiście łatwiej może zwyciężyć w krajach bardzo wysoko rozwiniętych, w krajach bardzo bogatych, to jednak w warunkach polskich sugerowanie, że jest to łatwe, proste i że można szybko to przeprowadzić, jest po prostu hochsztaplerstwem politycznym. To też myślę, że trzeba mówić o tym, że do tego możemy dążyć, że niekoniecznie jest to cudowne rozwiązanie na wszystkie dolegliwości, problemy obronne Polski, problemy młodzieży, która niekoniecznie do wojska się garnie, ale że jest to rozwiązanie możliwe, ale na pewno nie łatwe we wprowadzeniu. I od razu trzeba mówić jednocześnie, że jeżeli idzie się w kierunku większego stopnia uzawodowienia, to trzeba budować inne systemy przygotowania obronnego państwa i narodu. Bo naszą szansą w warunkach dużej wojny rzeczywiście jest obrona totalna z udziałem całego społeczeństwa. Tu ja bym może zwrócił uwagę na jeden charakterystyczny według mnie element w tych rozważaniach armia zawodowa i długość służby wojskowej. Otóż im ta armię będziemy mieli w większym procencie uzawodowioną, wówczas możemy, służba wojskowa może trwać, czy nawet musi trwać krócej, prawda? Bo chodzi o to, żeby te zasoby ludzkie przeszkolić, które są do przeszkolenia, wówczas trzeba krótszy czas służby, aby więcej ludzi przeszkolić. Dlatego tu jest jakaś łączność. Jeśli idzie o czynnik ekonomiczny, ja bym tu może tak polemicznie jeden moment podniósł. Mnie się wydaje, że wcale nie ma takiej jednak bezpośredniego związku między armią zawodową a kosztami. Dlatego, że doświadczenia, na przykład niedawno miałem możliwość zapoznania się z ocenami i z analizami amerykańskimi, gdy oni przechodzili na armię zawodową przecież nie tak dawno w sumie. Więc w perspektywie kilku czy kilkunastu lat jest to operacja opłacalna. Mniej kosztuje to utrzymanie armii zawodowej niż tej armii z poboru, biorąc, bo trzeba brać pod uwagę wszystkie czynniki, włącznie z eksploatacją, kosztami eksploatacji przez ludzi przygotowanych, a przez ludzi nieprzygotowanych i tak dalej. I tak my to będziemy mogli sprawdzić przecież niedługo na Wojsku Polskim, bo niektóre powiedzmy rodzaje wojsk, takie bardziej utechnicznione, będą prawie, że w 100%, może 90% zawodowe.
marynarka wojenna, lotnictwo w dużym stopniu i tak dalej, tam będzie, można będzie sprawdzić, czy jest to taniej, czy drożej. Teraz dodam tylko jeden może elemencik. Właśnie jest taki eksperymentalny pododdział w warszawskim okręgu, wyłącznie z żołnierzy służby kontraktowej, nadterminowej, w wojskach lądowych, co do tej pory nie było. No właśnie ciekawe, jakie będą wyniki tego eksperymentu. Zanim zaczniemy się zagłębiać w jakieś takie bardziej dogłębne analizy kosztów i problemów wiążących się z przejściem z armii poborowej na zawodową, chciałem wrócić na chwilę do początku naszej rozmowy, to znaczy nie brane było pod uwagę w ogóle przez, ani przez władze polskie, ani przez wojsko, jak gdyby trzecia opcja, to znaczy utworzenie tak zwanej Gwardii Narodowej. Żeby nie sięgać daleko do Stanów Zjednoczonych, na przykład zrobienie to na przykładzie Finlandii. Czy taka opcja była brana pod uwagę? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Nieporozumienie Gwardii Narodowej. Nie te pojęcia. Stanów Zjednoczonych jest to właśnie armia rezerwowa. Ta, która uzupełniać ma w przypadku mobilizacji całego państwa, narodu do walki, uzupełniać armię, która idzie w pole walczyć. Ona funkcjonuje obok armii zawodowej. A w Polsce Gwardia Narodowa się kojarzy raczej z jednostkami nadwiślańskimi raczej, to jest co innego. Ja domyślam się, że pan miał na myśli... Nie chodzi mi o Finlandię dokładnie. Istnieje bardzo duża grupa dosyć licznego wojska Gwardii Narodowej, w której żołnierze normalnie będący cywilami mogą być powołani do obrony granic albo do interwencji. Chodzi o bardzo zmianę krótkim... jednostek nadwiślańskich na Gwardię Narodową. Nie, chodzi mi o... Nie, panu chodzi zapewne o system obrony regionalny, terytorialny. O, tak, czyli żołnierzy, którzy normalnie żyją w swoim własnym środowisku, a są jakby szkoleni na bieżąco i na wypadek wojny. Są mobilizowani regionalnie i chodziło mi o to o powiązanie, nie tak jak w Szwajcarii, chodziło mi o powiązanie tych dwóch aspektów. Znaczy wojsko zawodowe z jednej strony, a z drugiej strony duże rezerwy ilościowe w wojsku, jeżeli chodzi o... Jednostki zmilitaryzowane i tylko dobrze. Jeśli można, ja sądzę, że tu panu właśnie chodzi o to, co mniej więcej w naszym systemie obronnym przewidujemy powoli tworzenie i rozwijanie tak zwanych wojsk obrony terytorialnej. To właśnie idea tych wojsk ma być, gdzie przede wszystkim w tych wojskach będzie służba z poboru. W tych wojskach operacyjnych będzie przede wszystkim większy stopień uzawodowienia. I te wojska obrony terytorialnej są to właśnie jednostki regionalne, dowiązane do swoich regionów, do swojego powiatu, do swoich miejscowości, w których oni pełnią służbę, ci żołnierze, przygotowują się do specyficznych zadań obronnych tylko na tym terytorium, w którym żyją. I to jest właśnie jeden z fundamentów budowania naszego przyszłego systemu obronnego. Czy to jest obrona cywilna? No nie, to jest obrona cywilna, jest to całkiem co innego. Obrona cywilna to nie ma nic wspólnego z wojskiem, nie ma nic wspólnego z siłami. Tak jak przy wojnie bataliony narodowe. Zresztą bardzo się sprawdziły. No ja to między innymi o to chcę cały czas zapytać, bo kiedy ja mówię wojsko zawodowe, to ja sobie myślę na przykład o panu pułkowniku Skrzypcu, który jest wojskowym i zawodowym wydawcą. To ja sobie myślę o profesorze z BAT-u, niestety nie przybyli. Ja sobie myślę o profesorze z strategu czy znawcy od broni, prawda? To są te miejsca, gdzie armię i zawodowstwo można połączyć. A druga sprawa to jest ten, który, jak pan minister powiedział, ten kondotier, prawda, który za pieniądze nas broni. Czy to są jakby dwa z sobą sprzeczne pojęcia? I teraz, kiedy mówimy o zawodowej armii, to znaczy o tym, że możemy sobie tych żołnierzy, którzy nas będą bronić, kupować, to jednocześnie ja sobie myślę o tym, dobrze, a czym jest po prostu wykształcenie społeczeństwa, to znaczy mobilizacja, przygotowanie społeczeństwa do mobilizacji, to niekoniecznie tego typu, że zaatakują nas Niemcy czy Rosjanie, ale tego typu, że klęska żywiołowa jakaś spadnie na nasze miasto i wtedy potrzebna jest armia ze swoją specyficzną organizacją, ze swoją specyficzną dyscypliną. I to jest moje pytanie, czy te dwa elementy, element zawodowstwa, czyli profesjonalizmu wojskowego i element mobilizacji, to są rzeczy ze sobą sprzeczne. Ale przecież pan mówi w tej chwili nie o sprawach czysto profesjonalnych, tylko pan mówi o sprawach funkcji, jakie armia może spełniać. Dokładnie. I to znowu sięgamy tutaj do polityki. Dlatego, że ja mogę powiedzieć na przykład, co młodzież sądzi na ten temat, a wiem to na podstawie prowadzonych badań zarówno przez Wojskowy Instytut Badań Socjologicznych, jak i również na zlecenie Instytutu Wojskowego, co go sprowadził w ubiegłym roku takie badania wśród młodzieży. I rzeczywiście na pierwszym miejscu i jako niekwestionowana funkcja armii to jest obrona granic i to jest obrona naszego terytorium przed agresją z zewnątrz. Natomiast wszelkie funkcje armii, które są armia, która ma
służyć likwidacji czy klęsk żywiołowych, czy zapewnieniu jakiegoś porządku wewnętrznego. Są to funkcje, które przynajmniej większość młodzieży, jak wykazują badania, odrzuca.